Witam serdecznie, słuchajcie. Wiecie, nad czym teraz dzisiejszy dzień chciałbym po prostu spędzić, znaczy spędzić. No już mi spędza to sens powiek, że tak powiem. Słuchajcie, pamiętacie ten mikrofon? Ten taki tutaj kiedyś miałem na takiej nóżce. Gdzieś ta nóżka tutaj się bała. Znaczy gdzieś tu jest. No i w końcu czas by nadszedł, żeby zrobić coś sensownego, jakiś mikrofon, bo jak sami słyszycie, słuchajcie, ile mam szumu w tej chwili bez odszumiania. Jest całkiem, że tak powiem, dużo. Później przy obróbce jakichkolwiek filmów muszę dokładać kompresji więcej. Ten dźwięk jest tak zniekształcony, taki brzydki. A więc postanowiłem zrobić już w końcu mikrofonik taki, no, z prawdziwego zdarzenia. Jak to się wie? Tutaj tylko jeszcze do dwa potencjometry takie malutkie, bo to będzie wszystko zamknięte w obudowie. Właśnie już zacząłem robić projekt obudowy. Dwa potencjometry takie tego, takie maciupeńkie, tylko po prostu one są hermetyczne. Ruskie to ruskie, ale są hermetyczne. I teraz tak. Zaraz wam powiem dokładnie, nad czym to jest zrobione. Cały kompresor dynamiki, bo tutaj jest kompresor i limiter. To jest opamp 4 opampy w jednej obudowie. To jest Texas Instrument. Wyciągnięty bodajże ten mikrofon, oprócz tej wkładki. Sama płyteczka wyciągnięta jest z aparatu Nikon? Za aparatu Nikon, scalak to jest Texas Instrument i to jest dokładnie, żeby wam nie skłamać, tutaj macie notę katalogową, muszę sam ją znaleźć. Ok, już znalazłem, także mamy notę katalogową, tak jak widzicie, jest to LMV344 i typu N, czyli jak to nazwać, no. No macie, widzicie w tej chwili, rail to rail, output CMOS, operacyjny wzmacniacz i shoot down i wyłącznik. Słuchajcie, to jest scalak akurat cyfrowy, no niby tutaj jest w nocie katalogowej. Zobaczymy, jak to będzie ten dźwięk obrabiać, a na pewno będzie bardzo dobrze obrabiać, bo już to testowałem, sprawdzałem. Z takim mikrofonikiem malutkim, elektretowym, bo jest dodatkowo właśnie układ zasilania, czyli układ tak jakby pojemności, czy generatora. Jest na tej zasadzie tak jak każda pojemnościówka pracuje, czyli po prostu mamy generator, który jest modulowany pojemnością, czyli po prostu zmieniamy mu częstotliwość, nie amplitudę, częstotliwość pojemnościowo. Jak zmienimy mu częstotliwość pojemnością, właśnie mikrofonem, to wtedy na wyjściu mamy już sygnał modulacji częstotliwości, czyli modulacji tak jakby FM, nie AM. No i ten scalak ma za zadanie właśnie go wzmocnić, przerobić, no i ograniczyć, czyli po prostu ograniczymy wzmocnienie wyjścia. Tutaj jeszcze dojdą dwa potencjometry, ja już tutaj rozszyfrowałem dokładnie ten scalak tutaj według tej noty katalogowej, zaraz zresztą wam podłączę, ale jeszcze oprócz tego jest przetwornik analogowo-cyfrowy i podwójny wejściowy opamp, to jest akurat 4558, podwójne dwa scalaki do wzmocnienia po prostu, odseparowania wejścia karty tak jakby dźwiękowej, no bo to jest akurat ten, ale mi się mota, ojejku, teraz wam AKM, dokładnie, K53 1AVD, to jest po prostu nasza karta dźwiękowa, no tutaj mamy podłączenie pod USB, zresztą zaraz zobaczycie, jaki jest efekt na minimalnym wzmocnieniu, czyli teraz tak, podłączmy sobie wejście tego mikrofonu, on już powinien tutaj zadziałać, o, tu jeszcze mam włożone wyjście, no dobra, i teraz przełączmy się na ten mikrofon, zobaczymy, jaka będzie różnica. Moment, przełączamy się szybciutko na drugi mikrofon, jeszcze na razie nie. No dobra, serial jest,
Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz już idziemy z tego mikrofonu, słuchajcie. Także mam nadzieję, że... Zobaczcie, wszystkie te burki, trzaski. Tutaj jeszcze mam przełącznik mono stereo. Akurat on tutaj będzie służył do... W tej chwili idzie sygnał mono. W tej chwili idzie sygnał, znaczy w stereo, ale mam tylko jeden kompresor, także... po prostu... Nie no, teraz idzie chyba w stereo, zaraz zresztą zobaczymy, moment. Wyciszmy sobie tamte niepotrzebne walkie-talki. Teraz idzie w mono. Teraz dopinamy drugi kanał. Okej. Okej, czyli jednym słowem, co zostaje? Zostaje dorobienie regulacji tego kompresora, bo przy włączonym... Teraz mamy włączony kompresor i jak widać wali na maksa kompresję, czyli czerwona diutka tutaj się świeci. Teraz jeszcze spróbujemy tutaj może dostroić trochę to antenę, kamerę, żebyście widzieli. Może troszeczkę przyciemnimy. Czy widać te diutki? Widać. No, one tutaj strasznie świecą, bo tutaj są dwie diutki, jest pomarańczowa i czerwona. Czerwona, czyli po prostu czerwona już idzie, ma włączony limiter, a pomarańczowa, znaczy czerwona to jest przester, pomarańczowa jest włączony, z włączonym limiterem. Czyli jednym słowem, no cóż, dojdą te dwa pokrętła, bo tu konieczność jest tych dwóch pokręteł. No i dojdzie tutaj jeszcze przełącznik właśnie, jest mono stereo, a dojdzie jeszcze włącznik, moment, żebym ja tutaj, bo tu będą burki teraz pewnie słyszalne, żebym ja się nie walnął, bo tutaj mam, o, dopaliło się zielona, okej. I teraz już mamy w tej chwili podłączony i limiter dodatkowo do kompresora, nie? Dobra. Czyli jednym słowem, mikrofonik jak widać... Może tak o będzie lepiej. Mikrofonik jak widać zadziałał na zwykłej pojemnościówce. Wszystko jest ok. Dobra, ja się przełączę z powrotem na mikrofon z kamery. Bo chcę go odłączyć. Z kamery. Ok, no i teraz mamy mikrofon z kamery. Także sobie porównamy za chwilkę, co było lepiej, co było gorzej. To jest taki szybki, przykładowy odcinek. Co w dalszym ciągu zaczynam robić, czyli jednym słowem robimy taki uchwycik. Jest to jedna część uchwytu, on tutaj będzie zawieszony na gumkach, ten mikrofon. No i dojdzie kompletna obudowa takiego studyjnego mikrofonu. Średnica tego to jest 10 mm, tutaj tego na obrazie, nie wiem czy to zobaczycie, może nawet nie zobaczycie. No i cóż, no, działam, słuchajcie, drukarkę zaraz odpalam, robimy uchwyty. Spróbuję zaraz opracować obudowę, ponieważ ta obudowa jest, no, niby to jakoś tam wygląda, ale w środku, wiecie, na gluta, to tak, nie. Ten mikrofonik już będzie taki, żeby nie było, nie było stuków, burków, żeby on sobie wisiał na uchwycie takim, na uchwycie, no, na takim giętkim, mam taki uchwycik giętki, także zaraz coś tutaj podziałamy, nie? No i dobra, to by było na tyle, słuchajcie, część pierwsza nowego projektu mikrofonu, może w końcu będzie mnie słychać normalnie.